Cześć, witam na kanale Fantastycznym, witam w cyklu planszowy Insider. W każdym miesiącu spotykam się z wami, by opowiadać wam o sprawach związanych z wydawaniem gier planszowych, opowiadać wam o różnych zakulisowych informacjach, ciekawostkach, wiedzy, którą posiadam, będąc wydawcą gier planszowych od ponad 20 lat. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny materiał dla was. Opowiem wam o pięciu najważniejszych elementach związanych z negocjowaniem kontraktów na wydanie gier w Polsce lub w innych krajach. To znaczy, na jaki temat wydawcy między sobą negocjują, rozmawiają, jakie są te punkty zapalne podczas podpisania kontraktów. Pięć najważniejszych elementów podczas podpisania kontraktu. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tych pięciu elementów, na które temat debatują, negocjują wydawcy między sobą, chciałem powiedzieć na temat tortu. Ciastka są najfajniejsze. Tortu, czyli tego, że podczas podpisania praw na wydawanie gier w Polsce większość tych kontraktów już jest odgórnie przygotowana, dopisana, dograna. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeśli nową grę w Stanach Zjednoczonych wydaje wydawnictwo Simon Games, to raczej na pewno jej polskim wydaniem zajmie się wydawnictwo Portal Games, ponieważ mają wieloletni kontrakt związany z byciem przedstawicielem Simon Games na Polskę. Jeśli jest nowa gra wydawnictwa Asmodee, to wiadomo, że wydają Asmodee Polska, czyli Rebel Games. Jeśli jest nowa, ciekawa, wyśmienita gra wydawnictwa Cosmos Games niemieckiego, to wiadomo, że w Polsce wydają Galacta. Z czego to wynika? Z tego, że Rebel Games, że Portal Games, że Galacta Games, że ci różni wydawcy są na rynku od lat. Przez lata budowali współpracę z różnymi partnerami zagranicznymi, rozbudowali tą relację, dogrywali szereg kolejnych kontraktów, no i wypracowali stałą współpracę. Tak więc, tak jak powiedziałem, ten tort jest już podzielony i te największe amerykańskie i niemieckie wydawnictwa mają swoich przedstawicieli w Polsce i to wszystko już jest dawno, dawno poukładane i podogrywane. Więc jeśli ktoś z was chciałby założyć nowe wydawnictwo poświęcone grom planszowym i wejść na ten rynek, no będzie musiał znaleźć i budować swoje nowe relacje, swoich nowych partnerów. Ponieważ jeśli wy założycie jakąś firmę, nowe wydawnictwo i wyślecie maila do takiego przykładowego Asmodee i powiecie: cześć, widziałem, że Asmodee wydał bardzo fajną grę, chciałbym być jej wydawcą na polskim rynku, no nie powiedzą: dziękujemy, życzymy ci powodzenia, ale polskie edycje gier firma Asmodee wydaje Asmodee Polska, Rebel Games i niestety nie będziemy z sobą, drogi młody człowieku, współpracowali. Więc jeszcze raz, tort jest już podzielony. I przez lata, przez te długie lata współpracy zostały zbudowane pewne relacje i raczej wydawcy nawzajem bardzo się szanują. Nie ma, albo nie kojarzę, bo jest ich bardzo niewiele sytuacji, w których ktoś gdzieś chciałby się tam wbić, gdzieś tam wsadzić nogę pomiędzy futrynę a drzwi i gdzieś tam wywalczyć sobie prawa. Raczej szanujemy się. Portal Games, moje wydawnictwo, nie kontaktuje się z przedstawicielami Cosmos Games, bo wiemy, że wydaje to Galacta. Galacta Games nie kontaktuje się z Asmodee, bo wie, że to robi Rebel Games, więc jakby tutaj się szanujemy sobie te wybudowane relacje i nie wchodzimy sobie nawzajem. Natomiast oprócz tego podzielonego już od dawna tortu jest jeszcze coś, co nazywa się crowdfunding, Kickstarter, GameFound i cała osobna część anglojęzycznej branży gier planszowych. Wyjaśniam. Na rynku gier planszowych, oprócz tych gigantów, które są od lat, od wielu, wielu lat na rynku, jest jeszcze masa nowych firm, które powstają, które idą ze swoimi projektami na rynek i idą za pomocą crowdfundingu, ponieważ jeszcze nie mają do zbudowanej dystrybucji, jeszcze nie mają zbudowanych tych wszystkich relacji, są dopiero debiutującymi wydawnictwami, albo mają taki właśnie model biznesowy, że chcą po prostu sprzedawać bezpośrednio do klienta, i oni wydają swoje gry w języku angielskim na platformach crowdfundingowych. Czy to właśnie jest Kickstarter, czy to jest właśnie GameFound. Tutaj jak sprzątałem akurat na biurku po nagraniu, akurat był przykład, miałem tutaj grę Wyprawa Darwina. To właśnie to jest wydawnictwo, które jest raczej nowe, raczej świeże na rynku wydawniczym. Oni poszli ze swoją grą na Kickstartera. No i tutaj jest taki case, że nie było żadnej ustalonej relacji, nie było żadnej wieloletniej współpracy. No i tutaj ta część pozyskania praw na polski rynek to już jest dziki zachód, to już jest walka, to już jest wyścig wydawców. Tutaj o Wyprawę Darwina zapewne starał się szereg różnych wydawnictw z Polski. Thundergriff nie miał stałego przedstawicielstwa na polskim rynku i sobie wybierał, czy chce, żeby tą grę wydał w Polsce Portal Games, czy Galacta Games, czy Lucky Duck Games, czy Ogry Games, czy ktokolwiek inny. No i tutaj właśnie były negocjacje, rozmowy, siłowanie się na argumenty i te właśnie
coś, o czym będę zaraz opowiadał, czy o tych 5 powodach. Podsumowując ten króciutki rozdział, chyba wszystko jest jasne, prawda? Mamy stałe współprace, które trwają od lat i tam nie ma żadnego negocjowania, listowania się, walki na argumenty, bo są stałe współprace. Oraz mamy cały osobny dział nowych wydawnictw, które debiutują na rynku, które wprowadzają nowe tytuły, które jeszcze nie mają takiej stałej współpracy z danym wydawcą w Polsce i wtedy różni wydawcy się z nim kontaktują i licytują się na argumenty. No to przejdziemy do takich 5 argumentów. Najważniejszy podstawowy argument to oczywiście nakład. Numer 1 to jest nakład, czyli jak dużo wydawca z Polski. Jeszcze może tylko wyjaśnię, to ci dotyczy w całej Europy i całego świata. Czyli ja będę opowiadał o przykładach związanych z Polską, ale taka sama procedura jest, jeśli jakiś wydawca w Niemczech chce wydać jakąś grę, jeśli jakiś wydawca z Hiszpanii chce wydać jakąś grę, jeśli wydawca z Włoch chce wydać jakąś grę, to wszystko będzie się toczyło de facto dokładnie tak samo. Ja podaję wam przykłady z rynku polskiego, one są uniwersalne dla całej Europy. Jeśli jakiś wydawca z Polski chce wydać jakąś grę, no trzymajmy tego Darwina, niech będzie przykładem. Chce wydać wyprawę Darwina na polskim rynku, kontaktuje się z oryginalnym wydawcą i mówi, chcielibyśmy tą grę wydać w Polsce, jesteśmy takim wydawcą, mamy takie gry w swoim katalogu, jesteśmy świetni, wyśmienici, obłędni i chcielibyśmy wydrukować 1000 pudełek tej gry na polski rynek. A być może do tego samego wydawcy wyślę maila jeszcze inny wydawca z Polski i napisze, jesteśmy takim wydawcą, mamy takie gry w katalogu, jesteśmy na polskim rynku od tylu lat i chcielibyśmy wydać waszą grę i chcielibyśmy wydać w nakładzie 2000 egzemplarzy. No i ten oryginalny wydawca powie, tutaj jednemu wydawcy sprzedam 1000, drugiemu sprzedam 2000 pudełek, no to wolę sprzedać 2000 pudełek, prosta sprawa. Wydawanie gier polega na tym, że oryginalne pudełko jest drukowane zazwyczaj w Chinach, i ten oryginalny wydawca odsprzedaje je lokalnemu wydawcy, w tym wypadku polskiemu wydawcy, po bardzo oczywiście dobrej hurtowej cenie, ale on generalnie po prostu te pudełka sprzedaje lokalnemu wydawcy, ten lokalny wydawca odkupuje cały nakład w bardzo, bardzo dobrej cenie, ten nakład przypływa do Polski i jest potem dystrybuowany w sklepach w Polsce. To mi się zawsze wywali. Przepraszam za takie zamieszanie w tym vlogu. Już tu odkładam na boczek i stoi. Czyli ten wydawca oryginalnego na przykład wyprawy Darwina myśli sobie, albo sprzedam 1000 pudełek temu wydawcy, albo sprzedam 2000 temu wydawcy, wolę tego wydawcę, który chce 2000. Oczywiście wydawcy, którzy pracują na danym rynku, czy to jest Hiszpania, Francja, czy Polska, pracują w podobnym wymiarze, mają podobne biznesplany, podobną dystrybucję. I generalnie te liczby aż tak bardzo się nie różnią. Znaczy rzadko są sytuacje, w których jeden wydawca powie, że on by zrobił tego 1000, a drugi przyjdzie i powie, ja bym zrobił 5000. No nie, takich dużych rozmiarów nie mamy. Wszyscy pracują, tak jak powiedziałem, w podobnej sieci dystrybucji, mamy podobne pojęcie o wielkości rynku i tutaj się możemy różnić, że ktoś zredukuje 1500, a ktoś powie, że zrobi 2000, a ktoś na tytuł aż nie do końca wie, że weźmie 1000. Więc mówimy o takich różnicach, o kilkaset pudełek licytowania się. Rzadko są sytuacje, w których jeden wydawca powie, że zrobiłby 1000, a drugi powie, nie, ja w to wierzę, ja zrobię 3000. Ale czasem się mogą zdarzyć. Trzeba pamiętać, że różni wydawcy w Polsce mają różną dystrybucję. Czyli od tych największych wydawnictw, jak Rebel Games, czyli przedstawiciel Asmodee, który ma dystrybucję nie tylko w sklepach z grami, ale nie tylko w sklepach internetowych, nie tylko w Empiku, nie tylko w jakimś tam Smyku, ale także w różnych Auchanach i Tesco, gdzieś tam, nie wiem, w Biedronkach, Żabkach, wiecie, że te gry Rebela można kupować wszędzie. Wydawcy tego, ci duzi, ale ci nie najwięksi, jak Portal Games czy jak Galacta Games, są dostępni zarówno w sklepach z grami planszowymi, ale także w Empiku, także w Smyku, także w różnych sieciach księgarskich, ale już być może nie ma ich w Tesco, czy nie ma ich w Żabce, czy Biedronce. No i są jeszcze mniejsi wydawcy, którzy generalnie sprzedają gry po prostu przez sieć sklepów z grami planszowymi hobbystycznych, ale już nie ma ich w Empiku, nie ma już ich w Smyku, nie ma już ich w Tesco. No i oni mającą mniejszą sieć dystrybucji, sprzedadzą mniej pudełek, więc jak oni będą licytować, to powiedzą, no my byśmy zrobili 1000, a już taka Galacta powie, no nie, to my spokojnie 1500 tego przepniemy. A taki Rebel Games powie, no nie, no my to z naszymi siecią dystrybucji możemy wypchnąć tego na 3000. No i to są te negocjacje. Najprostszy temat, nie będę zanudzał, nie będę przynudzał, prosta sprawa. Licytowanie, kto zadeklaruje, że jest zalicytowany większym nakładem na polskim rynku. Punkt drugi. Cena zakupu. Ten oryginalny wydawca będzie tą grę wydawcy z Polski oferował w pełnej cenie. Zmyślam, teraz nie będę powiedział tajnych informacji biznesowych, ale na przykład jeśli taka gra by kosztowała 100 zł w sklepie, to ten wydawca powie wydawcom z Polski, słuchajcie, no ja wam tą grę sprzedam za 25 zł i wy ją sobie potem sprzedawajcie w Polsce, za ile tam chcecie, będzie wam się tam budżet ładnie składał. I teraz on ma ofertę, że może to sprzedać za 25 zł lokalnemu wydawcy
i jeden wydawca, na przykład Portal, powie, no 25 to trochę drogo, za 23 to byśmy kupili, a inny wydawca, Galacta, powie, 25 to trochę drogo, za 24,50 to byśmy to kupili, a Lucky Dagens powie, 25 jest ok, pasuje, bierzemy i nam to wszystko pasuje. Czyli ponownie, z jednej strony głosujemy wielkość nakładu, a z drugiej głosujemy koszt zakupu. Ponownie, ponieważ pasują wszyscy w tej samej branży, to te nasze ceny zakupu oczekiwane są dość zbliżone i to nie jest tak, że Portal Games powie, że my to możemy kupić za 20 zł, a Lucky Duck Games powie, że może to kupić za 30 zł, bo my mamy podobne budżety, podobne marżowania, podobne biznesplany. Natomiast no, gdzieś tam tutaj 1,5 złotego, tutaj złotówka, tu ktoś ma droższych tłumaczy, tu ktoś ma tańsze DTP, tu ktoś ma lepszą dystrybucję. No, gdzieś tam są te takie grosikowe, złotówkowe sprawy się pojawiają i faktycznie może być tak, że dla jednego wydawcy cena 25 zł będzie zaporowa. Powiedzmy, że drożej nie zapłacimy. Nie ma opcji, żebyśmy zapłacili drożej 25 zł, bo nam się budżet nie zepnie, a inny wydawca powie, no ja bym 25,50 albo 26 jeszcze bym zapłacił, jeszcze mi się to się jakoś zepnie, tutaj to zrobię jakoś budżetowo, to zrobię taniej, może mnie wydam na marketing, ale 26 tutaj dalej nam się spina. No i ten być może ten wydawca powie, no to jak mogę przez 26, to wolę 26 niż 25, wybieram tego wydawcę. I może być taka sytuacja. Ponownie to jest związane z, te ceny zakupu są związane z kosztami tej firmy, jak bardzo ona ma rozbuchane swoje stałe koszty, ile ma pracowników, ile płaci za tłumaczenia, ile płaci za skład, jaki ma budżet na marketing, jak dużo w tej swoim budżecie ma odłożone, żeby wydać na reklamę tego produktu, ale także, gdzie się dystrybuuje. Jeśli sprzedajesz gry tylko w sklepach hobbystycznych, to sprzedajesz w innej marży. Jak sprzedajesz w sklepach hobbystycznych i w Empiku, to twoja marża wynosi inaczej. Jak chcesz wejść do Żabki Biedronki albo innego Lidla, to twoja marża wygląda jeszcze inaczej. No wtedy te budżety są znowu inne. No i ponownie jedni wydawcy, którzy mają inną sieć dystrybucji, a inni, którzy mają inną sieć dystrybucji, mają to marżowanie inne i mają inny próg bólu na te 25, a może 26, a może 23 zł. No to by te dwa najprostsze, najbardziej oczywiste tematy. Mam nadzieję, że wyższe ze mną wytrwaliście wciąż oglądać, żeby się dowiedzieć o tych pozostałych. Punkt pierwszy, wielkość nakładu. Ten wydawca oryginalny chce sprzedać jak najwięcej tych pudełek. Drugie, cena zakupu. Ten oryginalny wydawca wybierze wydawcę, któremu zapłaci za najwięcej za pudełko. Punkt trzeci, moi drodzy, termin plików. No i to już jest taka rzecz, której z jednej strony zapewne wiecie, z drugiej strony być może nie do końca wiecie, że jest to aż tak bardzo ważne i odgrywa to tak dużą rolę. Więc tak jak wam powiedziałem, zazwyczaj ci wydawcy tej samej wielkości, tej samej wagi, Lucky Duck Games, Galacta, Portal Games, no, mamy tutaj szereg wydawnictw w Polsce, które mają właśnie podobne budżetowanie, podobne biznesplany i tutaj oni się nie za bardzo się będą różnili na poziomie zamawiania, wielkości nakładu czy płacenia za cenę związkową, ale już mogą się różnić kalendarzem pracy. Czyli wyjaśniam, z każdym wydawcą współpracuje szereg tłumaczy, redaktorów, korektorów, składaczy plików, cały ten zespół, który przygotowuje tę polską edycję tej gry. I teraz, jeśli sobie wyobrażycie, że jesteśmy na targach w Essen, największych europejskich targach poświęconych grom planszowym, i tam jakaś gra wybucha, jakaś gra jest mega hitem, i wszyscy tam wydawcy startują do tego, polscy wydawcy startują do tego oryginalnego wydawcy, mówią, kurczę, no my chcemy polskie prawa, to jest hit, my to chcemy dać Polsce, i ten oryginalny wydawca tam sobie z nimi rozmawia i pyta, no to ja mam już te oryginalne angielskie pliki gotowe, kiedy możecie zacząć pracować nad tajemnicą, który wydawca jest gotowy od razu ruszyć z tym. No a my na przykład możemy powiedzieć jako Portal Games, ale kierowniku, no teraz jest październik, nasi tłumacze teraz do końca listopada tłumaczą wielką kobyłę od Simon Games, na grudzień mamy ich zakontraktowane do tłumaczenia tego i tego, no nasi tłumacze mogą wejść, w początku lutego moglibyśmy zacząć tłumaczyć te pliki. A jakiś inny wydawca powie, no nie, my właśnie teraz kończymy tłumaczenie do listopada, od grudnia moglibyśmy zacząć tłumaczyć. No i ten wydawca oryginalny, który ma swój hit na SN i który chce kuć żelazo póki gorące, być może jeśli kilku wydawców zaproponował taką samą cenę, jeśli kilku wydawców zaproponował podobny nakład, to on wybierze tego wydawcę, który jak najszybciej jest gotów wkroczyć do działania, który jak najszybciej pokazuje, tak, nasi tłumacze są gotowi, przechodzimy do działania, dawaj nam pliki, my do tego siadamy od razu. I on wybierze takiego wydawcę, który właśnie jest gotowy. Im większy wydawca, im większy polski wydawca, tym ma większą kolejkę pracy, tym ma co prawda większy zespół, ale także ma większy ten katalog wydawniczy i on zazwyczaj jest najczęściej no już zaklepany, że tutaj no niestety mamy już tutaj plan cały, do marca mamy wszystko już zamknięte, nie ruszymy. Pierwsze, co możemy zacząć planować, to od kwietnia przyszłego roku. A jakiś mniejszy wydawca, który ma mniej tych tytułów, który co prawda ma mniejszy zespół, ale także właśnie jego kalendarz jest mniejszy, jest bardziej elastyczny, bardziej może to zadziałać, może sobie negocjować, powiedzieć, dobra, to my taką jedną grę sobie przesuniemy jeszcze, my moglibyśmy zacząć tłumaczyć od razu od stycznia. No i być może właśnie to będzie argumentem, że czasem niektóre bardzo fajne, bardzo ciekawe tytuły
ukazują się z rogiem mniejszego wydawcy, bo on był łatwiejszy w negocjacjach, bardziej elastyczny. Powiedział, nie, my wrzucamy wszystko innego, co robimy, my tego hita chcemy, bardzo nam na tym zależy, od razu działamy. No i ten dostał powie, widzę, że jesteście zdeterminowani, dostajecie wy prawo na tą grę, na polski rynek. I połączone naczynie, punkt czwarty, połączone naczynia, czyli kiedy oryginalny wydawca dowie się, kiedy będzie premiera. Czyli ponownie, on ma hit Essen, przykładowo, on ma gorący tytuł, on chce, żeby jak najszybciej ta gra ukazała się we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii i w Polsce i on szuka tego wydawcy, który mu obieca, my zaraz wchodzimy do druku, jesteśmy gotowi, determinowani, mamy pieniądze, mamy otwarte okienko w kalendarzu premier, jeśli podpisze nam z nami pan tą mowę, to my tą grę wydamy w kwietniu przyszłego roku, już za 4 miesiące, może za 6 miesięcy. A inny wydawca polskim powie, ale panie kierowniku, no ja mam cały przyszły rok zaplanowany, no wasza gra jest faktycznie hitem, jest tutaj, no, faktycznie nam zależy, no wciśniemy ją we wrześniu przyszłego roku. A inny wydawca powie, ja to w zasadzie nie mam nic w kalendarzu, wiem, to mógł wydać w styczniu. I ponownie są jakieś rozmowy, negocjacje i ta wielkość nakładów, wszyscy mamy podobne oczekiwania, ta cena druku, wszyscy mamy podobną cenę, natomiast w temacie kalendarzu już poszczególnie wydawcy się bardzo, bardzo różnią. I zarówno Galacta, jak i Lucky Duck Games, jak i Portal Games, nasza księgarnia i przeróżni inni wydawcy, mamy różnie pokładane nasze premiery na najbliższe miesiące i najbliższe, no wręcz lata, bo to faktycznie mówimy, że planowanie na 2 lata do przodu minimum. Wiemy, kiedy są okna, kiedy możemy coś jeszcze wcisnąć. No i tutaj ten oryginalny wydawca chce, żeby jego gra weszła na dany lokalny rynek jak najszybciej, bo on liczy na sukces, on liczy na dodruki, on chce natychmiast to monetyzować i to jest duży, duży problem. Kiedy się czasem zastanawiacie, dlaczego jakiś wydawca w polskiej grę wydał, a inny jej nie wydał, często to być może była właśnie powodem było tego, że ten jeden z tych wydawców no nie miał tego jak już wcisnąć w kalendarza i musiał powiedzieć, no nie, my tego teraz w tym kwartale nie wciśniemy, dopiero w trzecim kwartale. I to oryginalny wydawca powiedział, no ja nie będę na to czekał, to ja podpiszę to z kimś innym i trudno, to proszę podpisać z kimś. Punkt pierwszy nakład, punkt drugi cena zakupu, punkt trzeci, kiedy tłumacze mogą ruszyć do roboty i lokalizowania, punkt czwarty, kiedy oryginalny wydawca wciśnie to w kalendarz, kiedy zrobi z tego premierę, punkt piąty, zmiany. Faktycznie absolutna większość oryginalnych wydawców posiadających taką oryginalną grę absolutnie nie zgadza się, nie życzy sobie na żadne zmiany. Mają grę, są z niej dumni, uważają, że jest genialna, wspaniała i nie chcą, żeby tam ktokolwiek cokolwiek zmieniał, ktokolwiek cokolwiek mieszał. I jak tylko lokalny wydawca powie, że no, na polskiej edycji chcielibyśmy to i to zmienić, to on mówi nie. No i teraz zaczną się negocjacje, czyli jeśli lokalny wydawca bardzo mu zależy, polskiemu wydawcy, żeby polska edycja była w czymś tam zmieniona, zmieniona okładka, zmieniony rozmiar pudełka, zmieniony jakiś komponent, zmieniony jakiś fragment w instrukcji, dodany jakiś mini dodatek z Board Game Geeka. Jeśli oryginalny, popatrzcie, jeśli polski wydawca chce jakąkolwiek zrobić zmianę, no to już niestety ustawia się w gorszym polu do negocjacji w stosunku do swojej konkurencji, ponieważ ten oryginalny wydawca woli bez kłopotów, bez kombinowania te same pliki, proszę nic nam nie zmieniać. Jest kilka przykładów na polskim rynku, jeśli mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, z mojego wydawnictwa, na przykład polska edycja wielkiego hitu gry Root, na pewno nie słyszeliście, jest to jeden z największych przebojów na polskim rynku, gra Root w polskim wydaniu ma zupełnie inne pudełko niż gra amerykańska, niż oryginalne wydanie amerykańskie. Nasze pudełko jest większe, kwadratowe i teraz jak to się stało, że oryginalny wydawca firma Leather Games zgodziła się, żeby polskie pudełko było inne. Co tam się wydarzyło? No wydarzyło się to, że kiedy myśmy negocjowali prawa do gry Root, zaproponowaliśmy wydawcy, że my podpisujemy kontrakt nie tylko na wydanie gry Root, ale podpisujemy od razu kontrakt na dodatki, w sensie, że my mamy pełną wiarę w tą linię, wydajemy wszystko, co tutaj się pojawia, jesteśmy bardzo zdeterminowani, a ponieważ chcemy wydać dodatki, to proponujemy, że jak zwiększymy rozmiar pudełka i nasze pudełko będzie większe od oryginalnego, to ci gracze w Polsce będą sobie mogli do tego pudełka większego, dużego schować dodatki, które my obiecujemy, że już zrobimy i tym graczom w Polsce będzie wygodniej niż graczom amerykańskim, którym się te dodatki do pudełka nie mieszczą. I ten wydawca powiedział, rozumiemy te argumenty, gadacie składnie i mądrze, cieszę się, że chcecie od razu wydać dodatki także, więc zróbcie to jak chcecie. I faktycznie dostaliśmy zgodę, nasi graficy musieli przygotować od nowa całe pudełko, bo się miał zupełnie inny wymiar, musiał to przejść przez akcepty potem oryginalnego wydawcy i faktycznie gracze w Polsce są wyjątkowi, jedynymi graczami na całym świecie, którzy mają większe pudełko, do którego się można tam nawciskać dodatki. Oczywiście lata później, kiedy do tej gry doszło milion jeszcze innych dodatków, to już te kolejne się już nie podmieszczały, no ale przynajmniej te pierwsze dodatki udało się wcisnąć do pudełka. Innym przykładem jest
Zmiana wizualna, czyli na przykład w przypadku gry The Crypto, także wielkiego hitu na polskim rynku, nie zmienialiśmy pudełka, nie chcieliśmy zmienić pudełka, a chcieliśmy zmienić ilustrację. Ta zmiana ilustracji była z powodów zupełnie absurdalnych, ale dla nas bardzo ważnych. Tutaj w postprodukcji Wam pokazuję, jak wygląda oryginalne pudełko gry The Crypto, ta, która jest wydawana na całym świecie, cały świat, francuska, niemiecka, hiszpańska, włoska, angielska, wszystkie edycje wyglądają tak samo, z wyjątkiem polskiej edycji. Natomiast myśmy bardzo negocjowali z oryginalnym wydawcą, że to pudełko wygląda jak pudełko proszku do prania i będzie się kojarzyło z proszkiem Omo albo proszkiem Persil, a nie z grą planszową i że ona nam nie będzie pracowała w Empiku dobrze, bo ona nie wygląda po prostu jak pudełko do gry, tylko pudełko, tak powiedziałem, z proszkiem do prania i że bardzo zależy na zmianie tego pudełka. Ten oryginalny wydawca się bardzo musiał na to zgodzić, ponieważ miał dogranych kilkanaście edycji językowych, tak jak powiedziałem, Francja, Hiszpania, no cała Europa drukowała jedno pudełko takie białe właśnie i tylko Polacy narzekali, że chcą mieć inne pudełko. Były bardzo trudne negocjacje, bardzo trudne rozmowy. Doszło do tego, że musimy się spotkać osobiście na targach w Essen, ich dział graficzny z naszym działem graficznym. Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo unikalne, wyjątkowe, podczas którego były zaprezentowane faktycznie prezentacje różnych wizualizacji, różnych wersji polskiego pudełka. Pokazanie, jak chcemy tę grę promować, pokazanie, że to nasze pudełko, nasz layout jest naszym zdaniem bardzo, bardzo lepszy i przypomina inne gry party game na rynku. I ostatecznie ci graficy, ten dział graficzny oryginalnego wydawcy ugiął się, ponieważ nasz projekt jest faktycznie fajny, ciekawy i że nie dają czerwonego światła zarządowi i potem zarząd tego oryginalnego wydawcy powiedział, no dobra, jakieś nasi graficy dali wam green lighta, to już nie będziemy robili kłopotów, róbcie sobie jak chcecie, ale lepiej, że to był sukces. Na szczęście ta gra okazała się być kilka tysięcy w Polsce, już nie wiem ile to było, 4-5 do druków i cały czas się sprzedaje, więc dobrze, że wydaliśmy to z takim pudełkiem, że postanowiliśmy na swoim, no ale to nie było łatwo. Właśnie, tak jak powiedziałem, oryginalni wydawcy bardzo, bardzo są sceptyczni do wszystkich genialnych pomysłów lokalnego wydawcy. I to jest ten piąty powód do negocjacji. Jeśli ty chcesz coś w tej grze pozmieniać, to raczej z tobą nie podpiszą. Raczej wybiorą sobie tego mniej problematycznego partnera. Oprócz tego jest szereg różnych jeszcze rzeczy, które się w kontraktach pojawiają. Tajemnicą profesjonalną jest fakt, że wszystkie te kontrakty, które krążą po branży gier planszowych, są praktycznie takie same. To wszystko jest Ctrl-C, Ctrl-V. Oczywiście poszczególni wydawcy tam troszeczkę sobie zmieniają te kontrakty. Jak czytasz kontrakt z firmy Simon Games, on się troszeczkę różni od kontraktu z firmą Yellow Games i on się troszeczkę różni od kontraktu z Leather Games, ale grant to jest ten sam schemat, ten sam szkiet tego kontraktu. No i niektórzy wydawcy mają jakieś tam szczególne zapisy w kontraktach. To jako taką ciekawostkę, anegdotkę mogę powiedzieć, na przykład w przypadku kontraktów, które my podpisujemy, dla nas jest bardzo ważnym zapisem w kontrakcie, który my dodajemy do kontraktów, że ogłoszenie polskiego wydania tej gry jest po stronie nas, wydawnictwa Portal Games, i musi się odbyć konkretnego dnia na Portalconie i że ten oryginalny wydawca po podpisaniu kontraktu z nami nie ma prawa ogłosić, że to podpisał. Jest to bardzo dziwny zapis, bardzo wyjątkowy. Musimy zawsze tym oryginalnym wydawcom wyjaśnić, w czym rzecz. Wyjaśniam wam, jeśli nie wiecie, chociaż pewnie wielu was się domyśla. W styczniu każdego roku moja firma, wydawnictwo Portal Games, organizuje taki bardzo duży event, jeden z najmniejszych eventów w branży planszówkowej w Polsce. Eventy na 1000 uczestników na stadionie śląskim w Chorzowie, tutaj na Śląsku. 1000 ludzi na stadionie. Podczas tego gigantycznego eventu są robione ogłoszenia planów wydawniczych na cały rok. Czyli w styczniu przyjeżdża prasa, media, influencerzy, celebryci, goście specjalni oraz masa oczywiście fanów gier planszowych z całej Polski. Przyjeżdżają na stadion śląski i tam jest wielkie, wielkie ogłoszenie planów wydawniczych. Scena, światła, muzyka, trailery. Petard nie ma, ale jest faktycznie bardzo, bardzo z pompą zrobiony event. No i to jest event, na który czeka cała planszówkowa Polska, to jest event, na który czekają wszyscy influencerzy, tak jak powiedziałem, recenzenci, newsmeni i oczywiście fani. No i dla nas kluczowe jest, żeby właśnie podczas tego eventu Portal Games ogłosił pozyskanie praw do takiej gry, a nie żeby to gdzieś tam wystrzeliło kapiszon kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej. No i faktycznie to jest taki zapis, który dla nas jest bardzo ważny ze względu na właśnie naszą strukturę, naszego marketingu. I czasem są sytuacje, w których nie podpisujemy gry, nie podpisujemy praw na polski rynek, ponieważ dany wydawca się na taki zapis nie chce zgodzić i bardzo mu zależy, żeby on to sobie już ogłosił wcześniej. My mówimy nie. Nasz plan marketingowy jest taki, że my ogłaszamy 18 tytułów w każdym roku w styczniu na gigantycznym evencie na Stadionie Śląskim i nie ma prawa nic wcześniej wycieknąć. Więc takie zapisy różne, dziwne, także się pojawiają.
Można by pewnie nakryć osobny cały film, osobnego planszowego insidera z takimi różnymi ciekawostkami, różnych dziwnych zapisów w kontraktach. Mieliśmy też taki jakiś dziwny zapis, z kolei kiedy oryginalny wydawca dopisał do kontraktu, w jego kontrakcie był taki zapis, że ma pełne prawo odkupić od nas polskie edycje tych jego gier. My go zapytujemy, ale po co chcesz od nas kupować te nasze gry? Nieistotne, ja mam prawo, jeśli wydrukujecie 1000 gier, ja mam prawo sobie dowolną ilość tych gier od was odkupić. No i myśmy byli bardzo sceptyczni, nie wiedzieliśmy dokładnie, co on kombinuje, dlaczego chce odkupić te gry od nas. Czy my wydrukujemy 1000 gier na polski rynek, a on potem przyjdzie i zabierze nam 300 pudełek i sprzedaje Pikowi albo zrobi jakąś inną dziwną operację. I ostatecznie się nie zgodziliśmy na taki zapis i ostatecznie było tam dużo, dużo Skype'ów, dużo, dużo rozmowy. Powiedzmy, że nie zgadzamy się, my kupujemy cały nakład i cały nakład jest nasz na Polskę i nie życzymy sobie, żeby on odkupywał gdzieś tam na boku tym handlową. I jako taki appendix, takie postscriptum, chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, który już wynika z tego filmu, ale chciałbym go jeszcze raz wam wyłożyć ładnie na stole. Czasem pojawią się informacje, które bardzo wzburzają gracze na forach internetowych, jak to się wydarza, jak to się dzieje, że coś z tego tortu już pokrojonego i przewidzianego, nagle dzieje się coś innego. W tym roku wydawnictwo Galacta, nasi przyjaciele z Krakowa, ogłosili wydanie gry Truth Vank, które jest grą Simon Games. I wszyscy gracze, przecież Simon Games to wydaje Portal Games, dlaczego to wydaje Galacta? Czy Portal stracił prawa Simon Games? Czy Portal się pokłócił Simon Games? Czy może Truth Vank jest mega grą do kitu i Portal jej nie chciał wydać, bo śmierdzi, a Galacta się na to rzuciła? Co tu się wydarzyło? I debaty, teorie spiskowe i cała masa rozmów. Tak samo rok wcześniej, w zeszłym roku, wydawnictwo Galacta wydało wyśmienitą grę Lacrimosa, gra euro o Mozarcie. I także jest to gra, która oryginalnie była wydana przez wydawnictwo Devir, a to Portal Games jest partnerem Devira na Polskę, to Portal Games wydaje grę Devira. Jak to się stało? Czy Portal się pokłócił z Devirem? Czy Galacta tam się wbiła? Czy Galacta przeinstalowała Portal? A może Lacrimosa jest po prostu grą do kitu i Portal jej nie chciał wydać i gra to się nad nią pochyliła? I debaty, i debaty. Więc teraz, jak już znacie te 5 powodów, jak znacie, jak to wszystko wygląda i tak jak wam powiedziałem, tort jest podzielony, wszystko jest ustalone, ale czasem jednak coś się wydarzy. Czasem się okaże, że dany lokalny wydawca, na przykładzie Portalu, już ma zaplanowane na dany rok 15 gier euro, już nie chce tej 16 gry euro i już mówi, no tej Lacrimosy już nie wciśniemy, nam się już nie myśli w katalogu. Czasem jest tak, że taki Truth Vank z Simon Games, świetna, fajna gra, bardzo wam ją polecam i powinna wyjść z Portalu, ale jeden z tych 5 powodów, coś tam nie gra, coś tam ten czas premiery, albo tam jakieś koszty, coś tam nie działa, i ostatecznie Portal Games czy jakikolwiek inny odmawiam, że nie tego tu jednak nie, mimo że mamy tort wspólny, mimo że od razu pracujemy, mimo że jesteśmy waszym przedstawicielem, tej gry jednak na polski rynek nie dam rady wprowadzić. I teraz dlaczego to wydaje albo Galacta, albo ktokolwiek inny? Ponieważ te kontrakty polegają na tym, że mają zapis, że dany wydawca, dany partner ma prawo pierwszeństwa zakupu. Czyli każda nowa gra Simon Games jest pierw prezentowana w wydawnictwie Portal Games, każda nowa gra Cosmos Games jest pierw prezentowana na Galakcie, każda nowa gra Asmodee jest pierw pokazywana Rebel Games, ale jeśli Rebel odmówi, jeśli Galact odmówi, jeśli Portal Games odmówi, no to nie znaczy, że tą grę trzeba spalić, ona się nigdy w Polsce nie ukaże, to znaczy, że ten wydawca po odmowie tego swojego partnera ma prawo smolić cholewki do innego wydawcy i wysłać ofertę do innego wydawcy. A i ten wydawca być może ma czas akurat przetłumaczyć te pliki, być może ma wolne okienko na premierę, być może ta cena akurat mu całkiem pasuje i dana gra wychodzi z rogiem innego wydawcy. Jest to rzadkie, dlatego zaraz się z tego robi duży news na polskim rynku. Natomiast teraz, znając te 5 powodów, wiecie, że takie rzeczy się czasami zdarzają, wiecie, z czego nie wynikają i w absolutnej większości przypadków nie mają nic wspólnego z gameplayem, z jakością tej gry, z jakością rozgrywki, z tym, czy ta gra jest fajna. Gdyby ta gra nie była fajna, to by jej nie wydawał ani Portal, ani Galacta, ani Lucky Duck Games. Jeśli ktoś wydaje, że jest to fajna gra, tylko coś innego z tych 5 powodów nie zagrał. I dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam w bardzo prosty, taki łatwy sposób przedstawiłem, jak wyglądają te negocjacje, jak wyglądają te rozmowy, jak wyglądają te kontrakty. Liczę, że się czegoś dowiedzieliście, czegoś się nauczyliście. Bardzo proszę o lajka pod tym filmem, żeby dać mi znać, że wam się podobało. No i zachęcam do subskrypcji, zachęcam do subowania naszego kanału. Planszowy Insider pojawia się na tym kanale minimum raz w miesiącu, czasem nawet częściej. I w ramach tego cyklu opowiadam o różnych właśnie zakulisowych informacjach z branży. Czasem w ramach tego cyklu występuje Jan Maurycy, mój przyjaciel z Warszawy, który także opowiada różne ciekawostki związane z branżą gier planszowych, gdy nagrał na przykład niesamowity materiał o piractwie w grach planszowych. Bardzo ciekawe, bardzo wam polecam. Są na tym kanale oczywiście także filmy innych moich przyjaciół, Tomka Kołyczaka z Warszawy, Marka Spolarskiego. Bardzo też są ich filmy.
Więc zostańcie z nami na dłużej, dzielimy się naszą wiedzą z Wami, opowiadam Wam, jak działa branża gier, jak działa branża literacka, jakie książki czytać, jakie komiksy oglądać. Polecamy Wam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Plaszowego Insidera. A nowe filmy na naszym kanale w każdy wtorek, w każdy czwartek i w każdą sobotę. Zapraszam.